Dziecioma ja jak kończyłem gry w Tibie, to szukałem RPG serwerka jakiegoś fajnego z fajnymi systemami. I kurde, nie mogłem znaleźć, bo albo był on bazowany na starej Tibie i był wbudowany bot, albo nie było takich serwerów. Także znalazłem pliczki fajne, <laughs> gdzie jakiś ziomek sobie robi. Ja oczywiście nie będę udawał, że sam to zrobiłem, no bo nie umiem programować. <laughs> I postawiłem swój serwerek fajny z fajnymi systemami RPGowy. Więc serwer już działa, można grać. Nie będę robił jakiegoś wielkiego odliczania i tak dalej. Serwer jest włączony, odpalony na razie, z 50 slotów. Nie wiem, ile ten serwer utrzyma. Ten dedyk co kupiłem? Chodzi 24 na 7, jest 50 slotów. Um, aktualnie nie są planowane żadne restarty ani wipe'y, serwer ma być długoterminowy, także można grać na spokojnie. Teraz tak, jak wejdziemy sobie na stronę serwera, to mamy tu trzy tak jakby opcje, czyli um, wejście na stronę po prostu serwera, przenosi nas na stronę. Tutaj mamy różne rzeczy, możemy sobie popatrzeć, High Scores, bla bla bla, później jak się zalogujemy tam jest więcej opcji um, jak sobie wejdziemy w mapę Tutaj jest mapa to tutaj mamy mapkę całą, możemy sobie posprawdzać, jak sobie gdzieś tutaj klikniemy, Falcon Bastion, mamy napisane You will find Grandmaster Oberon I tutaj na różne rzeczy można sobie naklikać i sprawdzić gdzie co jest. Także tak się prezentuje mapka. I jeszcze z Wiki, jak sobie widzicie na Wiki, to możecie sprawdzić sobie różne rzeczy, czyli systemy, które jest... Kilka systemów, które są na serwerze, czyli Mining system na przykład Arena Wavesy, czyli mamy arenę z falami, mamy ony, mamy Daily Questy, mamy oczywiście customową mapkę. Ale tu jest więcej informacji, co jest na tym serwerze. Serwer jest bazowany na wersji 12.7. Boty są zabronione i nie ma wbudowanego bota. Mamy arena i daily questy, mamy crafting system, identyfikację, damage reflection, ancestral rifty, ancestral rangi, 4 rangi, profesje: mining, skinning, woodcutting, herbalist. Um, oczywiście Monty, Paragon System, Prestige System, Gearscore House System Level Upgrade System, Legendary Weapon, nowe spele, nowe Potiony i dużo więcej. I tutaj oczywiście mamy profesje, jakie są na serwerku <coughs> i jak to działa, jak upgrade'ujemy sobie Toolsy, żeby lepiej zbierać. Tutaj mamy crafting, jak działa Crafting, Ancestral Hall Pyk, możemy sobie oczywiście craftować różne rzeczy, alchemist scroll, minus scroll i tak dalej. Tutaj mamy rifty. Jak wyglądają rifty? Rifty to randomowe mapy, gdzie możemy wejść, spotykamy tam innych graczy, możemy wejść tam w grupie oczywiście. I na końcu mamy bossa. I mamy oczywiście różne nagrody za te rifty, nie? Tutaj są różne nagrody, pyk. Mamy kersy chesty, czyli chesty, które spotykamy, z nich wypadają mopki, musimy je zabić, są wavy i na końcu boss i z nich mamy oczywiście nagrody. Te mamy też opisane nagrody. Mamy quest skrzynki. Mamy emblemy, czyli to jest no, ammo slot, różne absorpcje, no dodatkowe staty, daily questy arena. Player Stats and Level i tu mamy gear score, Prestige, Paragon Level, House Level. Te mamy wszystko wypisane, jak to działa. waypointy mamy na serwerze, czyli jak odkryjemy sobie dwa waypoint, to będziemy już mogli się tepać. Legendary weapony, czyli legendarne bronie z dodatkowymi spellami w nich. <laughs> Worbossy oczywiście, um, specjalne miasto. To jeszcze mamy blesy. No i tyle. Resztę musicie sami odkryć, także zapraszam na serwerek. Serwer działa. Link oczywiście będzie w opisie i ja też będę streamował swoją serwerka, Także zapraszam na Custom RPG przygodę w TB.